Witam. Od 20 marca do 20 kwietnia to okres czy czas zodiakalnego barana. To moment, w którym możemy zamknąć nasze ego i pozwolić iść do przodu sobie. Iść i walczyć o to, co daje nam Stwórca czy też światło. Po to, by osiągnąć cel. To czas, który jest najważniejszy. Zostawiliśmy już za sobą wszystko i teraz dążymy do celu. Władcą barana jest Mars, Bóg wojny, wewnętrznej naszej walki o to, by wypełnić to, z czym przyszliśmy tutaj. Czyli wypełnić nasz kosmogram urodzeniowy. Wypełnić to, co nazywamy karmą. To, co nazywamy tą wewnętrzną walką. Wyższą oktawą jest Pluton, który zmienia podstawy. Zmienia wszystko, co jest. Wykorzystaj to. Zostaw to, co było i idź do przodu pełną piersią. By wygrać z czasem, zodiak pokazuje nam poszczególne fazy. Faza barana to faza, w której wychodzimy w przestrzeń. Gdzie masz się nie lękać, masz iść do przodu. Masz za wszelką cenę dojść do celu, który wyznaczyłeś sobie głęboko, gdzieś, wewnątrz. Pozostawiając ego w zamknięciu. Jesteś zwycięzcą. Wola jest najważniejsza, by przeżyć. By wyjść poza ramy, poza bariery i iść do przodu. Tej walki wewnętrznej, którą teraz toczymy, jest możliwość. To nowe obszary Twoich myśli, które są do zdobycia. Byś był szczęśliwy. Byś miał siłę, byś mógł być nowym istnieniem. Bo kosmos otwiera przed tobą ogromną bramę, a Stwórca, czy też światło poda ci to, co jest najważniejsze. Doskonałość. Zodiak jest po to, żebyśmy mogli stworzyć siebie od nowa, by nie zrobić błędu. Kiedy tylko popełniliśmy, już zostawiliśmy to za sobą. Ale musimy zamknąć to nasze ego, by dać radę, bo nikt nie robi nam coś złego. To my sami wewnętrznie niszczymy siebie. To jest ten okres,
kiedy możemy się wyzwolić, kiedy jesteśmy sami dla siebie i po to, żeby korzystać to, co jest nam dane. Do zobaczenia. I zapraszamy dalszy ciąg opowieści właśnie o astrologii. A przede wszystkim o baranie.